Szczęść Boże, coś wam powiem. Od dzisiejszego wydarzenia w Nazarecie rozpoczęło się pośrednictwo Maryi w dziele zbawienia. Ona, wypowiadając słowo zgody, poczęła słowo wieczne. Jak to określił święty Bernard, na jej zgodę czekał cały świat. W swojej wolnej woli złączyła się z dziełem tego, którego nosiła w swym łonie. Napełniona łaską, kecharitomene, udziela aniołowi odpowiedzi, która odmienia całą historię ludzkości. Bóg jeszcze nie był tak blisko. Widzimy w tym Trójce. Ojciec posyła Syna wcielonego przez Ducha Świętego, a cały Kościół woła słowami świętego Jana: Słowo stało się ciałem. Widzimy w tym delikatność Boga, który nie chce nas uszczęśliwiać na siłę. On udziela swoich darów wtedy, gdy my chcemy je przyjąć. Maryja staje się delegatem wszystkich ludzi w przyjęciu tego Bożego daru. Ona stała się naczyniem, w którym złożony został dar, który możemy przyjąć lub zignorować. Ten dar to Chrystus przychodzący do nas, wchodzący w nasze życie z całym swoim bogactwem i łaską. Winniśmy być więc w swoim zachowaniu podobni do Maryi i wychodzić naprzeciw Bogu, który ma wielkie pragnienie nas zbawić. Oczywiście ten dar nas przerasta, ale nikt Bogu nie zabroni dysponować tym, co chce dać. Jego hojność jest wyrazem wielkiej miłości. My jako dzieci Boże również jesteśmy obdarzeni łaską. Jesteśmy kecharitomene, zanurzeni w tej Bożej miłości. Kiedy Gabriel wypowiada to, co Bóg zamierza, ta dziewczyna z Nazaretu jest piękna, gdy słucha, ale zarazem jest zmieszana, co wynika z jej autentycznego przeżywania tego wydarzenia. Ona usłyszała coś wspaniałego na swój temat. To ważny moment zwiastowania dla nas, byśmy sobie mówili rzeczy, które są budujące, byśmy umieli w sobie wzajemnie doceniać to, co jest istotne, byśmy budowali wartość osób, które kochamy słowami prostymi. Jesteś ważny, ważna, jesteś kochany, kochana, potrzebuję Cię. Scena zwiastowania przerasta swoją potęgą wielkich profesorów teologii, a co dopiero mówić o nastolatce, która stawia pierwsze kroki ku dojrzałości. Jednak ona w swojej prostocie i ufności przerasta mądrych, którzy gotowi są snuć różne teorie i wywody. Usłyszała zaproszenie i przyjęła je według tego, co zostało powiedziane. Bez ale, bez wymówek, bez stawiania warunków. Bóg przecież nie chce krzywdy człowieka. I choć czasem doświadczamy utrapień, to nie wynikają one z zamysłu Boga, ale z naszej nieuporządkowanej natury. Całe życie oddała Panu Bogu i była przeniknięta Duchem Świętym. My się przed tym wzbraniamy, bo chcemy zostawić jakiś kawałek życia dla siebie. Ta cała historia jest opowieścią o Bogu, który zaskakuje. Jest to opowieść pełna zdumienia, bo to zdumienie dotyczy tego, że Bóg chce stać się człowiekiem. Chce wybrać prostą dziewczynę, która nie posiada nic wielkiego. Nie jest nawet znaną osobą, a co dopiero zamożną. Słowa pełna łaski brzmią jak jej nowe imię. I takie imię otrzymuje każdy z nas, bo Bóg wybrał nas przed stworzeniem świata, byśmy byli święci i nieskalani. Bóg zawsze nas zaskakuje, łamie nasze schematy, podważa nasze plany i mówi nam: zaufaj mi, nie bój się, daj się zaskoczyć, wyjdź z siebie i pójdź za mną.